W czasie wojny i po wojnie Lwówek stracił większość historycznej zabudowy. Został ratusz, obiekt niezwykły. Początkiem budowli był Dom Kupców, który, jak wieść gminna niesie, możemy nawet przypisywać Bolesławowi Rogatce, czyli wiekowi XIII. Później jest on rozbudowywany. Najbardziej rewolucyjna rozbudowa miała miejsce na początku XX wieku. Jej autorem był Hans Pelcik. Po południowej stronie mamy więc budynek gotycko-renesansowy, po północnej modernistyczną interpretację przeszłości. Starał się, wykonując projekt i później prowadząc te prace, naśladować styl renesansowy, żeby ta konstrukcja ratusza była jednorodna. Najdziwniejszym wnętrzem przebudowanego przez Pelciga ratusza jest tonąca w mroku sala ślubu. Cała sala została zaprojektowana w taki sposób, aby być jednym wielkim talizmanem dla młodej pary. Starano się tutaj umieścić jak najwięcej szczęśliwych akcentów. Ratusz w Lwówku łączy w sobie płomieniste sklepienia późnego gotyku z surowymi wnętrzami powstałymi w czasie dwudziestowiecznej przebudowy. Uchodzi za jeden z bardziej oryginalnych budynków na Śląsku, ale dzisiaj taką przebudowę konserwatorzy zabytków uznaliby pewnie za barbarzyństwo. Geniusz Pelciga polegał na tym, że on dobudowując nową część ratusza potrafił stworzyć dzieło jednorodne. On uszanował to, co było wcześniej. W ratuszu znajduje się muzeum. Budynek można zwiedzać. Warto. Lwówek Śląski, Albert Bystrański.